Cześć, z tej strony Piotr Leszczyński. Razem ze mną program prowadzi Rafał Warzycha. Chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Just for Fun. Będziemy w nim poruszać zagadnienia ze świata frontendu i JavaScriptu. Tematem dzisiejszego odcinka są DevToolsy. Naszym gościem będzie Konrad Dzwinel. Cześć, bardzo miło Was słyszeć. W ogóle świetnie, że udało mi się wkręcić w ten podcast, który już słucham od dłuższego czasu i wszystkich swoich polskich idoli frontendu w nim słyszę, więc oby tak dalej. Nazywam się Konrad Dzwinel i mam trudne do wymówienia nazwisko, ale jest tego plus taki, że jestem jedynym Konradem Dzwinelem na całym świecie, co niewiele osób może powiedzieć o sobie. I jestem frontendowcem od kilku lat właściwie. Wcześniej byłem pół na pół backendowcem, frontendowcem. No i już tak 8 lat walczę z tym internetem, staram się go budować. Gdzieś po drodze zacząłem się interesować DevToolsami, wkręciłem się w tą tak jakby googlowe tematy i zostałem po drodze ekspertem Google'a od technologii webowych, dzięki czemu mam lepszy dostęp do ekipy, która tworzy Chroma, co jest rewelacyjne i muszę się pochwalić, że w tym tygodniu zostałem kontrybutorem do Chromium, czyli projektu, na którym Chrome bazuje, więc jestem oficjalnie na liście 1000 chyba osób. Gratuluję. Które przyłożyły palec do przeglądarki, z której wielu z nas korzysta, więc bardzo się cieszę. To w której wersji będziemy mogli zobaczyć swoje feature'y? Moje feature'y? Tak naprawdę doprawiłem jakiś drobny bug w DevToolsach, co nie brzmi może tak ambitnie, ale rozgryzienie tego całego kodu chwilę mi zajęło, więc jestem z siebie zadowolony. Już w ogóle pomijając, ale to może jeszcze potem opowiem, natomiast cały proces dorzucenia czegoś do DevToolsów jest dosyć skomplikowany dla laika, więc to mi też chwilę zajęło. No i tak, no i generalnie co? Zajmuję się frontendem, często opowiadam o frontendzie, prowadzę jakieś warsztaty i tyle chyba. Tyle o sobie. Tak jak ja i Rafał, zacząłeś od backendu. Co cię skłoniło, żeby przejść do web developmentu i jaka jest droga do zostania Google Developers Expertem? Co mnie skłoniło? Wiesz co, no, ja na początku się zajmowałem backendem i zacząłem pewnie jak wiele osób od PHP, który ma taką, powiedzmy, niski próg wejścia. Łatwo zacząć coś grzebać w kodzie i to chyba zacząłem grzebać chyba jeszcze w takim forum, które się nazywało PHPBB, nie wiem czy to jeszcze istnieje, ale generalnie tam zacząłem coś modyfikować, jakieś modyfikacje wprowadzać, to mnie zainteresowało, ale po kilku latach, znaczy przyznam, że chyba jeszcze kilka lat temu de facto nie było takiej przynajmniej w Polsce roli stricte frontend developera. Jak robiłeś web, to robiłeś całość albo no nie byłeś web developerem, więc robiłem i frontend i backend, natomiast backend, że tak powiem, trochę jest bezpieczniejszy, trochę mniej szalony i może to mi się trochę nudziło, bo no, frontendzie to jest wolna amerykanka, wszystko może wybuchnąć w każdej chwili, ale to jest to poniekąd ekscytujące, pojawia się dużo nowych API codziennie, dużo nowych bibliotek. No, trudno nad tym wszystkim zapanować, kiedy w backendzie wydaje się, że jest takie spokojne, bezpieczne, po prostu architekturę budujemy, coś planujemy, nie ma żadnych większych niespodzianek. Może mi trochę brakowało tej adrenaliny, którą na froncie mamy. I tak, no i tak się w pewnym momencie przepiąłem, kiedy się zaczęły pojawiać właśnie słuchy o tym, że można zostać frontend deweloperem, a backend deweloperzy to jest osobna rasa, no to postanowiłem obrać stronę i zostałem frontend deweloperem. Natomiast ekspertem, Google Developer ekspertem zostałem tak naprawdę troszkę przez przypadek. Zacząłem się interesować DevToolsami, zacząłem się tam udzielać, powiedzmy, na forum DevToolsów i extensionów, czyli rozszerzeń do Chroma. No i tak zacząłem poznawać kolejne osoby. Na początku Paula Irisha, Adiego Osmaniego, Paula Luisa i tak dalej. Oni są wszyscy bardzo, bardzo dostępni, więc to jest generalnie rewelacyjne, że z tymi osobami da się rozmawiać. Z tego, co słyszę od kolegów, co pracują w iOSie, no to w Apple jest gorzej, żeby tak naprawdę porozmawiać z prawdziwą osobą. A w Google, szczególnie w tym webowym teamie, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jeszcze do tego fakt, że tak naprawdę Chrome jest open source'owy i no de facto, mimo tego, że jest skomplikowany, żeby coś tam dołożyć, własną cegiełkę, to da się i nie trzeba się jakoś szczególnie prosić.
No, także tak przez lata jakieś tam zbierałem kontakty i w pewnym momencie gdzieś tam mnie zaczepiono, że jest taka opcja, żeby zostać tym ekspertem i że będę mógł polecieć do San Francisco i poznać tych wszystkich ludzi live. No i to było rewelacyjne i tak się stało. I lecę znowu już niedługo na Google.io i znowu się z nimi wszystkimi widzę, także fajnie się to wszystko rozkręciło i cieszę się, że udało mi się tak zahaczyć. No, natomiast no, jak widać, nie ma jakiejś jasnej ścieżki w stylu wyślij aplikację, dwa zdjęcia i gotowe. No tylko, no to niestety jest taki świat troszkę znajomości. No, to trzeba się pokazywać po prostu na forum i stać się w miarę kojarzoną osobą z danego tematu i to najlepiej takiego jakiegoś googlowego. W Krakowie mamy jeszcze Mateusza Herycha, który jest z kolei androidowym GDE. No i tak, no i my tak naprawdę często razem podróżujemy po konferencjach i coś opowiadamy o Androidzie, a o webie. I tak trochę ze sobą walczymy, bo to wiadomo, że jest taka troszkę walka natywne aplikacje między versus webowe. Oj, tam Tak, no i tak to wygląda. troszeczkę. Tyle chyba już nie będę przynudzał. Oj, to nie jest przynudzanie, zważywszy, że wymieniłeś nazwiska z górnej półki. Tam przynajmniej dwóch z trzech z tych osób to ja uważam za moich mistrzów, więc dobrze wiedzieć. Fajnie. Tym No, no lepiej. naprawdę nie należy się wstydzić, żeby coś się odezwać. On szczególnie wiecie, na Twitterze, gdzie jest tak. Twitter ma tą fajną właściwość, że te wszystkie wiadomości są krótkie i nie wysyła się komuś maila na 10 stron, który no, jest marna szansa, że przeczyta. No, tylko trzeba się, że tak powiem, skondensować w tej wiadomości swoją myśl. I właściwie nie zdarza się, żeby ktoś ci nie odpowiedział, nawet z tych osób, które wiesz, tak naprawdę wydają się gdzieś tam niedostępne na chmurce. Także wszystkim polecam, że tak powiem, próbę kontaktu, jeżeli tylko macie coś ciekawego do pokazania. Albo. O, ostatnio na przykład miałem jakieś problemy performance'owe z SVG i też udało mi się tam do chłopaków zagadać i Paul Irish mi zrobił performance review, wszystko, wiecie, rozpisał i to też zostawił gdzieś tam na GitHubie, więc to jest otwarte, można sobie to przeczytać. Więc to jest strasznie, strasznie taki ciekawy i przyjemny świat. To też właśnie lubię w frontendzie, to też mnie tak naprawdę utrzymuje w tym świecie, że już wydaje się strasznie otwarty i wiecie, wszyscy, no są jakieś tam walki, przepychanki w stylu React, Angular, no ale no mimo, że dla mnie to jest i tak porównywanie jabłek i gruszek troszkę, no ale no dobra, no może trochę tych emocji jest potrzebnych, może ludzie potrzebują mieć opinię, no tak, takie mam przemyślenia na ten temat. Ja tam za niczym się mocno nie stawiam jakoś szczególnie. Każdy używa tego, co lubi i są, no, każdym narzędziem da się wykonać pracę, niektórymi lepiej, niektórymi gorzej, ale tak to wygląda. Odbiegłem od pytania. Sidetracki, znamy, znamy. W momencie, w którym wysłałeś aplikację na Call for Papers do nas, bo A tak, właśnie, to trzeba zareklamować, że macie Call for Papers, gdzie można się zgłosić oficjalnie. tak, i To jest bardzo jak fajne. zobaczyłem twój temat i skojarzyłem osobę z nazwiskiem, to stwierdziłem, jest, będzie twardy temat, będzie konkretny talk, bo to był temat, który chcieliśmy poruszyć od dawna, bo DevToolsy używamy każdy z nas w miarę naszych umiejętności, możliwości, ale przynajmniej z mojej perspektywy użycie ich w niektórych takich cięższych case'ach projektowych, kiedy robimy profiling, to jest sztuka. To jest naprawdę sztuka, żeby użyć tego narzędzia, bo z niego można masę rzeczy wyciągnąć. Ale zacznijmy od początku. Mamy różne przeglądarki, one mają różne devtoolsy swoje. Zgadza się. Mówiłeś o Chromie, w którym są devtoolsy od Google'a. Są jeszcze narzędzia podobne, dostępne w Firefoxie. Są też pluginy. Swego czasu pamiętam, były popularne różnego typu pluginy do Firefoxa i praktycznie w tym ty, i tylko i wyłącznie się robiło profiling, robiło aplikacje, debugowało JavaScript i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś Zgadza to było się. jedyne dostępne narzędzie. Tak, kiedyś to było jedyne dostępne Jasne, tak. narzędzie, bo Wszystko się zaczęło od tak naprawdę Firebuga. dokładnie. Wydaje mi się, że nie znam konkretnie, tak dokładnie całej historii, ale wydaje mi się, że coś tam Internet Explorer coś miał wcześniej. Tak, było.
Tylko niewiele natomiast to coś umiało. takiego bardzo prostego, tak. I potem się pojawił Firefox z Firebugiem, który albo tak zwanym Firebonkiem w Polsce. No więc Firebonk trochę przedefiniował cały temat, wprowadził całą masę nowych rozwiązań i paneli, które tak naprawdę do dzisiaj się utrzymały, także to było takie dosyć rewolucyjna zmiana. Kolejną rewolucyjną zmianą było to, że jednak wszyscy się cofnęli, zrobili krok wstecz i te DevToolsy zintegrowali z przeglądarkami jednak, bo jeżeli mamy rozszerzenie, to ono ma bardzo ograniczone API, z którym może rozmawiać z przeglądarką. Jeżeli mamy coś wbudowanego, no to wiadomo, trochę łatwiej jest udostępnić temu wbudowanemu narzędziu, nie wiem, dostęp do pamięci, do procesora, do jakichś tam szczegółowych informacji. Więc no, DevToolsy Chrome'owe, czy tam tak naprawdę Safari, bo DevToolsy Chrome'owe to jest tak naprawdę fork inspektora tak zwanego w Safari, no zaczęły uciekać trochę temu Firebugowi i dlatego też teraz widzimy odwrót Firefoxa do wbudowanych tuli, bo teraz już Firefox ma wbudowane DevToolsy. To jest właśnie jeden z powodów, że utrzymywanie Firebuga i szybki jego rozwój były no, trochę skomplikowane, kiedy to był tool tak naprawdę zewnętrzny, który był pluginem. No, ale przyznam, że Firefox nadgonił i dużo fajnych rzeczy zrobił. W ogóle edytor na przykład jakiś dźwięku, to chyba do dzisiaj nie mają żadne inne DevToolsy tego zrobionego, a w Firefoxie to jest bardzo fajnie rozgryzione. Jest to oczywiście takie narzędzie, które jest pewnie nie jakiejś szalenie dużej ilości osób potrzebne, ale pewnie Andrzej Mazur przy swoich grach. Trzeba no, go tak zgaduję. Spytać swoją drogą. Właśnie. Natomiast tak, no i jeszcze w międzyczasie pojawił się, Microsoft się trochę obudził, nawet nie trochę, tylko bardzo, w ogóle od roku to szaleją z tą swoją nową przeglądarką i już strasznie szybko wszystkich gonią. I tak samo ich DevToolsy nadganiają. A jeszcze po drodze była jedna mała rewolucja, kiedy się okazało, że deweloperzy to też ludzie i oni w końcu przy tych projektach zatrudnili UX designerów i grafik designerów, a nie było to takie, wiecie, jak developer lobby dla dewelopera, no to da tam, nie wiem, 1000 checkboxów i, no, i znajdź się w tym. Tylko teraz faktycznie DevToolsy Chrome'owe mają gościa o imieniu Max, który się zajmuje tym, żeby to faktycznie jakoś tam wyglądało i żeby było w miarę intuicyjne. I tak samo jak zobaczycie sobie w Edge'u, co wszystkim polecam, DevToolsy, to one naprawdę fajnie wyglądają. Znaczy generalnie dobrze wyglądają, więc to też jest taki szok, że coś w końcu dla deweloperów dobrze wygląda. No więc tak, tak wygląda chyba krajobraz DevToolsów, tak mi się wydaje. Myślę, że niczego nie pominąłem, bo Opera to de facto to samo. Pojawił się po drodze ta nowa przeglądarka Brave, to jest de facto też to samo co Chrome, bo to są wszystko tak naprawdę forki Chroma, bo jak się okazuje, napisanie silnika od zera, który będzie wspierał wszystko od, nie wiem, history API przez obiekt window, przez DOM i tak dalej, jest praktycznie już niemożliwe. I od 8 lat de facto nikt nie napisał nowego silnika do renderowania stron internetowych, więc wszystkie nowe przeglądarki zdają się korzystać z webkitowego, czy tam z chromowego silnika. Gdzie dla ciebie pojawił się moment, kiedy stwierdziłeś, DevToolsy, z którymi pracuję, nie są doskonałe, potrzebuję czegoś więcej, może zrobię to samemu? Wiesz co, to mi się nawet często zdarza. W sensie, nie wiem, no myślę, że wszyscy mamy taki tik, że jak widzimy, że już coś zrobiłeś 3 razy pod rząd, to się włącza jakiś zmysł programisty i na pewno mogę to zautomatyzować. Czasami nie ma to totalnie sensu, jak na przykład, nie wiem, kiedyś pisałem przez 30 minut regexa, bo mi się nie chciało 20 linijek poprawić, wiecie, tekstu, które de facto bym znam, w 5 minut sobie poprawił. Ale skille rosną. Dokładnie. No, skille regexowe urosły, więc to było śmieszne. Tak samo mam z różnymi dodatkami do DevToolsów. Często robię dodatki, które tak naprawdę mi są potrzebne do jakiejś jednej rzeczy, ale przez to, że je udostępniam na zewnątrz, to się okazuje, że inni ludzie też mają ten sam problem i z nich korzystają, więc de facto, no mimo że tak naprawdę spędziłem, nie wiem, cały dzień robiąc jakiegoś toola, którego użyłem 3 razy, no to no, używa go cała masa innych osób, więc to jakoś, powiedzmy, rekompensuje mi ten trud. Ten trud, dokładnie. Tak, ale to często się zdarza. Ja myślę, że wszyscy to mają. Może, nie wiem, może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że na przykład zrobienie extensiona do DevToolsów albo w ogóle do Chroma jest dosyć proste, bo to są te same technologie, z których korzystamy na co dzień, czyli HTML, JavaScript i CSS. I to jest bardzo przyjemne de facto, bo
Możemy sobie korzystać elegancko ze S6, no bo Chrome już tam wspiera powiedzmy w 95%, więc nie musimy się przejmować, że extension jest tylko do Chroma, to się nie musimy przejmować innymi przeglądarkami, więc sobie elegancko piszemy. API jest dosyć wygodne, takie, które pozwala, wiecie, zrobić coś nowego w stylu, nie wiem, ktoś klika na twój guzik i coś mu się dodaje do bookmarków, albo otwiera się nowy tab, albo nie wiem, robi się zdjęcie ekranu albo coś takiego. No to są takie rzeczy, które normalnie wewnątrz już powiedzmy tej strony internetowej są niemożliwe, a extension ma tam dostęp do takich rzeczy, więc to jest fajne. No i kwestia właśnie tylko tej świadomości, myślę, i jak ktoś znajdzie jakiś pomysł, wiecie, że coś można zautomatyzować, to właśnie w momencie, kiedy programista na tej samej zasadzie, jak my myślimy, wiecie, no może napiszę regexa, to ja tak samo myślę, może zrobię extension. No i znam kilka takich osób, które mają to samo. No, więc tak to wygląda i tak się to u mnie zaczęło. Dużo masz już ich na swoim koncie? Wiesz co, nie jakoś szalenie dużo, nie wiem, 6, 2, 4, 6, 7, coś takiego. No i to są najróżniejsze rzeczy de facto, takie, które były mi w danym momencie potrzebne akurat. Niektóre, że tak powiem, chwyciły i więcej osób ich używa, niektóre zupełnie jakaś tam garstka osób korzysta, w tym ja, ale mam taką małą kolekcję. To już dyskutowaliśmy troszkę wcześniej na ten temat i chciałbym znowuż wrócić do Kora. Przez podstawy chyba nie ma sensu przechodzić, bo każdy z nas jakoś tam dotykał tych toolsów w ten czy w inny sposób, ale jest parę tych miejsc takich tricky. Jest parę miejsc tricky. Mi na przykład bardzo przypadła do gustu kwestia tego, że w przeglądarce możemy sobie poemulować od czasu do czasu różne urządzenia. Teraz to API troszeczkę podlega zmianie. Jak to zobaczyłem w pierwszy raz w Chrome Canary, dawno, dawno temu, mówię, jak fajnie, wreszcie będę mógł sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało pod urządzeniem natywnym, tak mniej więcej. Bo no, miałem chwilę możliwość pobawienia się i popisania aplikacji hybrydowej. To miało działać na iluś tam urządzeniach referencyjnych, taki mały projekcik powiedzmy. To mi się w miarę sprawdziło, ten tryb emulacji w miarę mi się sprawdził. Jest tam taka gwiazdka jakby w tym moim doświadczeniu, że jeżeli coś testowałem na urządzeniu z nadgryzionym jabłkiem, to nie zawsze to było takie idealne. Było tam parę case'ów, gdzie jak sprawdziłem na Safari i pod Safari, to działało. A jak sprawdziłem pod Chromem, w tym wypadku Chrome Canary, to działało inaczej. Nie do końca wiedziałem czemu, ale już przyjąłem po prostu na wiarę, że jeżeli działa na Safari, to będzie działać na innych urządzeniach producenta. Ale tak na pierwszy rzut oka i na jakby projektowanie od razu takiego gotowego layoutu, to muszę przyznać, że tool jest naprawdę świetny. A jakie ty masz doświadczenie z tym toolem? Nie wiem, czy wszystkim to jest znane, ale generalnie w DevToolsach, jak już otworzycie sobie DevToolsy, to o czym Rafał mówi, to jest tak zwany tryb emulacji, który pozwala, że tak powiem, udawać urządzenia mobilne. Tam jest kilka tak jakby wbudowanych urządzeń mobilnych, które możemy sobie wybrać, jakiś Nexus, jakieś iPhony, natomiast można też oczywiście chwycić za suwak i ustawić sobie własną szerokość ekranu i tak dalej, gęstość pikseli i to jest, powiedzmy tak, szerokość ekranu, gęstość pikseli, jakiś ten wysyłany string związany z przeglądarką, to są takie podstawy i to mają chyba wszystkie przeglądarki w tym momencie, wszystkie DevToolsy w tym momencie, łącznie z Safari i tak, no na pewno i Firefoxowe też mają. Natomiast fajną rzeczą w emulacji w Chromie są jeszcze takie dwa fajne feature'y. Jeden to jest emulacja połączenia, bo co się stało dosyć, czy zależy kto co robi. Jeżeli robicie stronę, która jest na szerszy świat, a szczególnie na wschód, to tam połączenia, że tak powiem, im bardziej na wschód, to tym gorsze i często ludzie są na słabym 3G, na 2G i w Chromie można sobie to wybrać jako emulować typ połączenia i wtedy zobaczyć, jak szybko na przykład nasza strona się ładuje na 2G albo
wiecie, czy... O, bardzo przyjemny sposób to jest na testowanie loaderów, których często nie widzimy, bo za szybko wszystko się dzieje i nie widzimy, czy się pojawił loader, czy nie. No to tutaj sobie klikamy na 2G i elegancko loader wyskakuje, świeci się przez 2 sekundy i potem wyskakuje nasz content. Także to jest jedna rzecz, a druga, która też już niebawem będzie, to jest spowalnianie CPU, czyli możemy zwolnić nasz CPU dla danej zakładki o, nie wiem, 12 razy powiedzmy i to będzie taki mniej więcej stosunek telefonu do laptopa i zobaczyć, czy, nie wiem, nasze animacje chodzą płynnie, czy, nie wiem, czy jakieś tam obliczenia się dzieją wystarczająco szybko, czy nie będzie to wkurzające na telefonie. Natomiast to, co powiedziałeś, to wszystko są takie ułatwienia na czas developmentu, natomiast ostateczny, że tak powiem, finał jest, kiedy się to spróbuje na właściwym urządzeniu i stwierdzi się, że faktycznie działa. Idealny flow jest taki, że na tym naszym laptopie, w tym trybie emulacji sobie wyklikaliśmy 99% wszystkich przypadków, działa, testujemy na tych innych urządzeniach, znaleźliśmy jakieś ewentualnie małe rozbieżności, które poprawiamy i gotowe. Natomiast to jest dużo lepszy system niż był kiedyś, kiedy te rozbieżności były olbrzymie pomiędzy różnymi urządzeniami i tak naprawdę no, trzeba było, nie wiem, zrobić na Chromie, potem przetestować na Safari i dać dużo ifów, potem przetestować na Firefoxie i dać dużo ifów. W dzisiejszych czasach całe szczęście tak nie ma, no, natomiast ciągle bardzo ważne jest, żeby przetestować na właściwym urządzeniu, tych urządzeniach, które mówicie, że wspieracie oficjalnie, ostatecznie. Ale tak, zgadzam się. Generalnie tryb emulacji znacznie ułatwia pracę i tak samo pracowałem nad hybrydową aplikacją, z którą walczyłem w przeglądarce i też mi się bardzo dobrze pracowało. Ale testowanie w trybie emulacji to nie wszystko. Prędzej czy później każdy dojdzie do momentu, gdzie albo sami znajdziemy błąd, albo tester nam zwróci, o, na tym telefonie, pod tą przeglądarką, tutaj jak przyciągnę to z lewej strony na prawą, a potem odwrotnie, to coś się nie wyrenderuje tak, jak powinno. Zgadza się. I co wtedy? Jakie DevToolsy dają nam możliwości, aby coś takiego analizować? Jeżeli mamy szczęście, to błąd się zdarzył na Safari albo na Chromie. I wtedy, powiedzmy, na Chromie mobilnym. Aczkolwiek teraz Chrome de facto mobilny i ten nasz, że tak powiem, desktopowy jest właściwie, to są te same wersje. Czasami jest tam, powiedzmy, 2 tygodnie rozbieżności, ale zwykle to jest ta sama wersja, więc możemy się spodziewać, że będą działać identycznie. Ale zdarza się, że okej, coś tam na telefonie, telefon ma trochę inne API, powiedzmy, czyli na przykład ma dostęp do, nie wiem, kamery, do czego laptop niekoniecznie może mieć dostęp, czy tam komputer taki PC. Więc coś tam może się okazać, że musimy zdebugować na właściwym urządzeniu. I tak samo jest w Safari. W Safari też możemy mieć jakiś, powiedzmy, problem, który będzie tylko na Safari mobilnym, natomiast na przykład na Safari desktopowym tego problemu nie będzie. Czyli nie możemy de facto, wydaje się, nie możemy użyć tych naszych standardowych DevToolsów. No ale jednak, ponieważ jest coś takiego jak Remote Debugging protokół, a właściwie Remote Debugging generalnie, czyli możliwość podpięcia tego naszego urządzenia mobilnego do naszego peceta czy laptopa i połączenia się z DevToolsów tych naszych laptopowych z przeglądarką na urządzeniu. I to działa bardzo przyjemnie, bo de facto mamy DevToolsy otwarte na pececie, a debugujemy okno przeglądarki, które jest na urządzeniu mobilnym i mamy dostęp do wszystkich właściwie funkcji. I to zarówno, tak jak mówię, zarówno w Safari, jak i w Chromie. Nie do końca wiem, jak jest z Firefoxem. Oni też mają protokół, który pozwala na to, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że na pewno Firefox OS-a dało się tak debugować. Nie wiem, czy Firefoxa takiego, wiecie, na Androidzie da się tak łatwo debugować, ale powinno się dać. Natomiast no, właściwie tyle. Podpinamy się po kabelku USB. Proces kiedyś był dosyć skomplikowany, ale na tyle się to stało, że tak powiem, potrzebne i popularne, że teraz de facto otwieramy chromowe DevToolsy i wybieramy tylko tam w More Tools jest Inspect Devices i on wyświetla wszystkie urządzenia, które są obecnie podpięte po USB. To urządzenie musi mieć jakiś tam tryb debugowania włączony na Androidzie, ale to cię de facto prowadzam jak za rękę, jest tutorial, jak to sobie wszystko włączyć. Działa to naprawdę rewelacyjnie, często z tego korzystam. Szczególnie do debugowania takich performance'owych problemów, ponieważ no, ja mówiłem, że da się spowolnić CPU, zemulować trochę wolniejszy CPU na laptopie, no ale
No, zupełnie inną specyfikę, taką performance'ową ma mój telefon niż mój laptop, kiedy na tym telefonie mam dużo słabszy GPU i pozwala, takie połączenie z tym urządzeniem pozwala mi zobaczyć, co tam tak naprawdę się dzieje, jakie rzeczy spowalniają moje animacje na przykład. Kiedy na laptopie nie jestem tych rzeczy w stanie wyłapać, bo wszystko dzieje się tak szybko. Tak, także to jest takie rozwiązanie tego problemu. No gorzej, jeżeli na przykład coś się dzieje na Windows Phone, który w tym momencie wydaje mi się, że nie da się łatwo debugować takim właśnie połączeniem remote, to na pewno oni nadgonią, ale w tym momencie było, no jest to trochę większy problem. Także tak to wygląda. Za remote debug protokół kryje się coś więcej niż tylko debugowanie zdalnych urządzeń? Tak, ja w pewnym momencie się z tym protokołem, bo to jest tak, ja się trochę wyprzedziłem z tym protokołem, bo generalnie idea tego remote debugu to fakt, że możemy połączyć się z urządzeniem po kablu USB. Okay. Natomiast jest to możliwe dzięki protokołowi, który wysyła informacje pomiędzy DevToolsami a tym urządzeniem, a tą przeglądarką debugowaną. I ta rozmowa odbywa się poprzez protokół Remote Debugging Protocol. I Chrome ma swój, Firefox ma swój, IM miało swój, natomiast wygląda na to, że wszyscy będą powoli zmierzać do tego, żeby ustalić jeden. To może jeszcze potem wspomnę dlaczego, ale znaczy generalnie wszyscy wiemy, standaryzacja jest fajna zwykle. Natomiast wynika z tego kilka fajnych rzeczy. Natomiast tak, dzięki temu, że jest taka opcja tego Remote Debugging Protokołu, to możemy podmieniać, co się znajduje z jednej strony słuchawki i z drugiej strony słuchawki, że tak to nazwę. W standardowym połączeniu z jednej strony mamy DevToolsy, z drugiej strony mamy przeglądarkę i one sobie rozmawiają, powiedzmy, przez tą ze sobą. Natomiast możemy zamienić DevToolsy na jakieś inne urządzenie, na przykład na jakieś inne, powiedzmy, aplikacje i jest na przykład dużo aplikacji takich konsolowych, które wykorzystują ten protokół, żeby się połączyć swoją przeglądarką i na przykład wykonać szybko jakąś partię testów, takie wiecie, testy, gdzie coś jest klikane po stronie, albo na przykład są takie, które zbierają informacje o tym, jak szybko strona się ładuje i tylko uruchamiamy jakiś skrypt, on się łączy z przeglądarką, zbiera jakieś informacje o tym, jak szybko strona się ładuje i ci je na przykład zrzuca do jakiegoś JSON-a czy jakiegoś wygodnego formatu, także są wygodnie, można je porównywać w przyszłości. Albo na przykład też pewnie wiele osób korzystało, mamy edytory, które potrafią wewnątrz edytora, na przykład w Sublime'ie możemy sobie zaznaczyć, zacząć debugować tak jakby z Sublime'a działający kod. I to też działa po tym samym protokole. Po prostu Sublime, korzystając z tego protokołu, łączy się z przeglądarką i sobie rozmawiają, tak samo jak DevToolsy, że tu postaw breakpoint i jak ten breakpoint się odpali, to daj mi znać, ja wtedy coś tam zareaguję, wyślij mi też informacje o tym, jaki jest obecny scope i tak dalej. Także no, to jest naprawdę, że tak powiem, potężne narzędzie i zostało ono użyte już tysiąca rzeczy, między innymi też do takich szalonych jak użycie DevToolsów, takich chromowych, do debugowania aplikacji androidowych, a to jest zrobione w ten sposób, że po jednej stronie słuchawki mamy DevToolsy, natomiast po drugiej stronie słuchawki mamy nie przeglądarkę tym razem, tylko natywną aplikację, która ma zrobione taką warstwę proxy, dzięki której jest w stanie, powiedzmy, coś tam rozmawiać z tymi DevToolsami i wysyła im na przykład informacje o tym, jakie obrazki załadowała, albo jakie w ogóle resursy ściągała z internetu i to się elegancko wyświetla w tym przyjemnym panelu networkingu, który większość z nas kojarzy i możemy sobie podejrzeć, że to się że tutaj poszedł taki request, dostaliśmy taki response i elegancko jest sparsowany JSON i tak dalej. I to zrobił Facebook de facto, więc to jest dosyć solidna aplikacja. To się nazywa chyba Xeto albo Teto, coś takiego. To można jeszcze potem dołączyć w notatkach do odcinka. A z kolei do iPhone'a jest, do iPhone'owych natywnych aplikacji jest coś takiego, co się nazywa Phone Debugger. O, tak, z kucykiem w logo. Tak, także no dużo ludzie ten protokół wykorzystali do wielu szalonych rzeczy i ja też gdzieś po drodze wymyśliłem, co można z tym zrobić. A mianowicie
Mianowicie zrobiłem taką aplikację, którą nazwałem Betwix i ona jest, myślę, że wiele osób kojarzy Charles Proxy albo jest jeszcze jakieś kilka alternatyw. To jest takie proxy, które wyświetla nam systemowe informacje o tym, co się dzieje, co nasz cały system, jakie informacje ściąga z internetu, na przykład, nie wiem, że iTunesy ładują jakieś obrazki albo że Stream ściąga jakieś informacje z swoich serwerów. Kiedy Stream jest, powiedzmy, natywną aplikacją, kiedy iTunes są natywną aplikacją, to ten nasz proxy siedzi, powiedzmy, pomiędzy tymi natywnymi aplikacjami a internetem i kontroluje cały ruch. I wypisuje to, także można sobie elegancko podejrzeć, co tam się dzieje. No i jest, ja generalnie wziąłem DevToolsy, wyrwałem z nich ten panel networkingu znowu, I napisałem takie właśnie proxy, które wyświetla za pomocą tego remote debugging protokołu wewnątrz tego znanego wszystkim network panelu informacje z całego systemu. To znaczy wydaje się tak, jakbyśmy DevToolsami mogli debugować nagle natywne aplikacje desktopowe, co jest bardzo fajne i bardziej intuicyjne niż JS Fiddle na przykład. Dokładnie, dokładnie. Właśnie to też tak naprawdę o to chodziło, bo w ten nad zrobieniem tego network panelu siedziało dużo mądrych osób i powiedzmy było wiele iteracji i on jest teraz naprawdę dosyć dobry, w sensie i filtry te wszystkie, tam jest też dużo zaawansowanych opcji, o których może niekoniecznie wszyscy wiedzą, ale jest też masa filtrów, na przykład łatwo wyfiltrować po konkretnej domenie, po konkretnym protokole i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy są w tym panelu ukryte, także to jest i, że tak powiem, wyraźne, łatwo to czytać i jest dosyć tak naprawdę potężne, więc de facto się cieszę, że stworzyłem taką, udało mi się stworzyć taką alternatywę dla JS Fiddle właśnie i dla Charles Proxy, gdzie Charles Proxy jest dosyć drogie, a JS Fiddle jest bardzo nieczytelny. To się nazywa JS Fiddle? To tak zwątpiłem. Tak, albo Fiddle, tak? Fiddle samo albo Fiddle. Wiemy, o co Hitler, chodzi. Wiemy, o co chodzi. Tak jest. Nie, ale zgadzam się, że network jest genialnym narzędziem. Jest jednym, moim zdaniem, z najlepiej dopracowanych elementów całych DevToolsów, oprócz edycji elementów. To są po prostu dwie rzeczy, które są dla mnie mega, mega intuicyjne, a w odróżnieniu na przykład od profilingu całego, gdzie musiałem spędzić trochę czasu i świetną robotę moim zdaniem zrobiła Mozilla z tą grą, która uczyła, jak analizować problemy w performance. Tak, tak. To też jest na mojej, że tak powiem, bucket liście, żeby zrobić coś takiego, takie challenge w stylu, że tutaj jest jakiś problem i spróbuj go zdebugować, a jak nie wiesz, to my ci podpowiemy i tutaj jest jakiś filmik, który tłumaczy. Mozilla to oczywiście zrobiła rewelacyjnie, w sensie oni to zrobili tak bardzo kolorowo i w takiej formie, w takiej przyjemnej gry. No, mam nadzieję, że kiedyś też mi się coś takiego uda zrobić i wierzę, że może mi się udać to zrobić tak cross devtoolsowo, to znaczy, że już nie konkretnie pod chromowe devtoolsy, ale jakie tam devtoolsy masz, to chwyć je i ci wytłumaczymy, jak z nich korzystać. A, i może w tym momencie wrócę do tego, dlaczego ten protokół chcą ujednolicić. Właśnie o to chciałem zapytać. Tak, rewelacyjnie. Jest taki gość, który się nazywa Kenneth Ockenberg i Kenneth kiedyś sobie wymyślił, że fajnie by było, jakby ten protokół był ujednolicony, bo on na przykład lubi DevToolsy Firefoxowe i chciałby z nich korzystać do debugowania wszystkich przeglądarek. I to okazało się możliwe, tylko musiał sobie napisać taki jakby translator, który tłumaczy ten protokół Firefoxowy na chromowy i faktycznie udało mu się to zrobić. Znaczy odpalasz sobie ten jego translator jako jakiś tam proxy, Firefox gada z tym proxy gada z Chromem i z Firefoxem on sobie tam elegancko debugował Chroma. I to było super i potem zaczął myśleć, wiecie, nad innymi przeglądarkami, tylko że no, każde połączenie w stylu Firefox Safari, Firefox Chrome, Chrome Safari, no to wymaga zrobienia takiego protokołu, zrobienia takiego proxy. A jeszcze problem polega na tym, że te protokoły są dosyć żywe. Nie ma. W Chromie jest jakaś tam stabilna wersja 1.1, ale jest mega ograniczona i ona chyba była dobre 3 lata temu, że tak powiem, ustabilizowana. Od tego czasu doszła cała masa różnych API, natomiast no, to nie jest ustabilizowane, zmienia się właściwie co chwilę. No więc utrzymanie takich proxy byłoby dosyć skomplikowane i teraz, i potem Kenneth, który de facto wtedy był sobie po prostu gdzieś tam deweloperem
na końcu gdzieś tam Danii, został wciągnięty przez Microsoft i jest kim? Jest teraz product managerem DevToolsów w Edge'u. Więc super i faktycznie może realizować ten swój szalony pomysł i już widziałem, że teraz w Edge'u udostępnili wspierany oficjalnie przez Edge'a taki jakby endpoint, gdzie można się połączyć DevToolsami chromowymi i debugować sobie elegancko Edge'a, ale de facto oni to nie zrobili pod DevToolsy chromowe, tylko pod te wszystkie narzędzia, o których mówiłem, konsolowe. W stylu teraz jak było jakieś narzędzie, które nie wiem, coś tam odpalało automatyczne testy po tym protokole, to teraz to samo narzędzie może się po prostu skontaktować z Edge'em i zadziała dokładnie tak samo, więc no to jest super. No, to jest taka trochę świetlana przyszłość, kiedy faktycznie jedne testy będziemy pisać, one się będą odpalać na każdej przeglądarce i do widzenia. Wiem, że są już takie, że tak powiem, narzędzia, ale one są dalekie od perfekcji właśnie przez to, że te protokoły są tak różne i że tak trudno to utrzymać wszystko było w tym, było do tego momentu. Ale idzie ku dobremu. Ja będę za to trzymał kciuki. Często korzystam z debugowania na przykład testów jednostkowych, jak coś nie działa z poziomu ID, z WebStorma, z czegokolwiek. I zmiana wersji przeglądarki, która rozwala tą komunikację i muszę czekać na poprawkę do pluginu, który za to odpowiada, potrafi strasznie boleć. Zgadza się. Fajnie, jak to by było ustandaryzowane. Pewnie, wiecie, ciągle się będą te DevToolsy ze sobą ścigać. Znaczy, to, że tak powiem, ten wyścig jest zdrowy, bo wiecie, jak Firefox wszedł do gry i nagle Edge wszedł do gry, to przyznam, że też w DevToolsach chromowych się zaczęło dużo więcej dziać. W sensie, wiecie, pomyśleli, no dobra, to chyba czas zatrudnić grafika i może, nie wiem, w końcu rozgrzebiemy jakiś tam panel chyba, co to ma, resource'ów czy coś takiego. No też poczuli, że tak powiem, oddech na karku i także konkurencja zawsze zdrowa, więc jak tam się będą lekko różnić te narzędzia, to nie ma problemu, natomiast te wszystkie podstawowe opcje, jak wiecie, debugowanie takie breakpointowe i tak dalej, jakby było standaryzowane, to było super. Pamiętam kilka lat temu rozmowy, gdzie DevToolsy zaczęły się mocno rozwijać i ludzie zaczęli myśleć, może kiedyś inne edytory nie będą nam potrzebne i wszystko będziemy robili w DevToolsach. Tak, to też jest taka wizja i de facto da się to zrobić, bo jest coś takiego jak w DevToolsach, jak Workspaces, co pozwala ci edytować pliki na dysku, to znaczy możesz skojarzyć pliki, które są na stronie, JS-y, które są na stronie, z plikami, które są na dysku i w efekcie wszystkie zmiany, które robisz w stylach czy w skryptach, od razu się zapisują na dysku, więc de facto nie musisz otwierać żadnego innego okna niż przeglądarka. Natomiast dla mnie, znaczy ja nigdy nie, jakoś czułem się zawsze niepewnie, w sensie DevToolsy jakoś w mojej głowie się były czymś do eksperymentów, to znaczy mogłem sobie coś zrobić szalonego, tu przesunąć, tu zmienić kolor na jakiś szalony, to przesunąć, to wywalić i tak dalej. I wiedziałem, że tak się czułem bezpiecznie, że jak zrestartuję tą stronę, to wszystko wróci do normy. Natomiast no to właśnie burzy całą tą, że tak powiem, cały mój świat, bo nagle, nie wiem, przeładuję stronę i wszystko jest tak, jak ja to tam sobie zniszczyłem i trzeba to odkręcać, więc u mnie to jakoś nie zaskoczyło, może, nie wiem, może to potrzebny jest młody umysł, który, wiecie, nie będzie zaśmiecony tym, że reload zawsze reloaduje stronę, zaczyna, wiecie, świat od początku. To dla mnie to był w pewnym momencie problem, jak zaczynałem przygodę z web developmentem i właśnie w Firebugu starałem się zrozumieć niektóre konstrukcje, które po prostu mi nie działały i nie rozumiałem dlaczego. Jak napisałem już pod je 5,5 i działało, a pod Fire, wtedy to była Mozilla, nie działało. Godzina w Firebugu, nagle zaczynało działać i problem, jak to z powrotem przenieść do edytora? A, no tak, bo już tyle jest tych zmian, tak. Nie? I już nie wiadomo jak się za to zabrać. A właściwie nie wiadomo co de facto naprawiło, nie? Problem. No to jest problem. No w DevToolsach jest coś takiego jak tak jak macie Gita, to możecie sobie podejrzeć zmiany, które są, zrobić diffa zmian, które ostatnio zrobiliście albo które są niezakomitowane. To w DevToolsach też jest ukryta taka funkcjonalność pod względem tych zmian, takiego zrobienia diffa, co się właściwie nazmieniało ręcznie w trakcie tej sesji. Więc można próbować stamtąd to wyciągnąć. Dla mnie to nie jest jakiś szalenie czytelny panel, też wymaga trochę pracy, ale da się.
Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. O, Tamtych opcji jest ja masę nie wiem o poukrywanych. masie, wiecie, feature'ów poukrywanych w DevToolsach czasami jak odnajduję coś przeglądając kod źródłowy, więc tak. Niektóre z magicznych feature'ów są ukryte, to taka mała dygresja, niektóre z magicznych feature'ów są ukryte on a plain sight. Jest taka malutka ikonka w edycji source'a na przykład javascriptowego, to może znacie, ale zarzucę tekstem, bo mnie kiedyś jeden student spytał, co to jest, wygląda jak ikonka nawiasów klamrowych i co ona robi. Ja tak zastanawiam się, kurczę, przez chwilę się zastanowiłem, to i wymyśliłem w końcu, że to było do prettifyowania JavaScriptu. Zgadza się. I od tamtej pory to jest jedna z najczęściej używanych przeze mnie ikonek, jak podglądam inne aplikacje na produkcji. I ona sobie tam leżała, przez długi czas przeze mnie w ogóle zignorowana albo niezauważona, a to taka fajna rzecz, kurczę. Tak, zgadza się. Tak samo na przykład, no pewnie jest tych przykładów cała masa, jakbym się zaczął wymieniać. Dobry ale... temat na książkę. Też dokładnie. No, tylko gdyby to się tak szybko nie zmieniało. No, natomiast w panelu networku, jak sobie wejdziecie, to możecie przytrzymać shift i trzymając shift na jakimś, powiedzmy, na stronie HTML albo na jakimś, nie wiem, CSS-ie, na pliku CSS, podświetlą wam się wszystkie resource, które zostały załadowane przez ten plik. To znaczy, jeżeli CSS importował jakieś obrazki, dobra, to wszystkie te obrazki się podświetlą, jeżeli najedziecie na tego CSS-a i przytrzymacie shift. Albo jeszcze chyba, to jest najbardziej szalona rzecz, w settingsach, jak wejdziecie w settingsy, bo DevToolsy mają settingsy, gdzie możemy sobie nawet zmienić skórkę ostatnio na, proszę was, ciemną, tak, jak, tak, bo tak. Jak wiemy, jest po prostu rzesza deweloperów, którzy tylko w ciemnych skórkach się miłują. Ciemna strona. Tam jest tak. Dokładnie tak. Tam jest cała masa opcji, ale jest też takie jak eksperymenty. I tam są eksperymenty, czy takie feature'y DevToolsowe, które jeszcze są, wiecie, tak, jedną nogą tak naprawdę i mogą wylecieć w każdej chwili, ale jak chcecie sobie włączyć, to możecie włączyć na własne ryzyko oczywiście. Natomiast jeżeli jak włączycie eksperymenty i klikniecie shift 7 razy, to pojawi wam się więcej eksperymentów, które są ukrytymi eksperymentami. Ja cię... No tego nie wiedziałem, mocne. No. No, to tak, to jest chyba wzięte z tak, Androida, tak. Gdzie w Androidzie też chyba to deweloperskie menu jest ukryte, jak się 7 razy kliknie na jakąś tam wersję Androida czy coś takiego w zakładce About. No, także to jest, że tak powiem, idealny przykład na to, że jest cała masa rzeczy schowana i faktycznie można o tym książkę pisać. No, tylko tyle, żeby się zdezaktualizowała prawdopodobnie za tydzień. Ale tak. Prywatnie od jakiegoś czasu nie kupiłem żadnej książki w wersji takiej, która już wyszła, tylko mam kilka książek, które są releasowane raz w miesiącu, a jak już zreleasują finalną wersję, to nigdy do nich nie wracam, bo już są nieaktualne i niepotrzebne. Już jest outdated, no jasne. No zgadza się. No tak, no dlatego też te książki chyba są przenoszone powoli wszystkie do internetu, no bo tam mogą być faktycznie update'owane przez autorów cały czas. Jeszcze ma to sens. Jeszcze trochę. Jest jeszcze jeden case, który chciałem delikatnie poruszyć. Ja wiem, że mamy no, skończoną ilość czasu. Jest masę rzeczy, o które chciałem cię spytać. Ja widziałem podczas pracy jakby dwa rodzaje deweloperów, którzy korzystają z DevToolsów chromowych. Rzesza deweloperów korzystających z zakładki Network plus tam zakładki z elementami i niektórzy deweloperzy, którzy wchodzą troszeczkę dalej, idą na ten timeline. Jak z tego mądrze skorzystać? Tak. No, timeline jest niezwykle skomplikowany de facto. Znaczy, no dobra, są elementy, które są dosyć łatwe i do odczytania. Są elementy, które ciężko się wgryźć. Natomiast no na pewno ten efekt, jak się pierwszy raz to włączy, zrobi się pierwsze nagranie jakiejś, nie wiem, animacji wysuwającego się menu czy cokolwiek, czy scrollowania, o, to też się często robi, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiejś, wiecie, czy scrollowanie nie przecina. No to no widzicie, wiecie, 1000 wykresów i nie wiem, 10 000 rzeczy się świeci na czerwono. No ciężko się to czyta i ciężko na początku rozgryźć, o co chodzi. Natomiast no, dużo mądrych osób znowu pracuje nad tym, żeby to trochę ułatwić i jest cała masa toków na ten temat. Jest nawet kurs na Udacity, który też polecam.
On też oczywiście już jest lekko zdezaktualizowany. To UI, które tam zobaczycie, już się troszkę różni od tego obecnie. Natomiast no, trzeba się trochę, że tak powiem, tutaj niestety edukować i odczytanie wszystkiego tak na chłopski rozum nie jest proste. Natomiast jest na samej górze taki wielki wykres FPS-ów i o to tak naprawdę wszystko się rozbija. Czyli to są te nasze nieszczęsne frames per second, czyli kratki na sekundę. No i generalnie chcemy mieć ich 60, bo wtedy ludzkie oko tak to postrzega, że wszystko jest płynne. I tam czasami, i ten, że tak powiem, ten wykres powinien być wysoki i zielony. Natomiast jak się pojawią takie czerwone, że tak powiem, flagi, to warto sobie tam spróbować zajrzeć i zobaczyć, czy może coś się uda rozgryźć, czy to przynajmniej dowiedzieć się, czy to jest jakiś problem z... Bo to tak, problemów, które mogą się, że tak powiem, tam ukrywać, jest dużo. Kiedyś to był głównie JavaScript, w sensie za dużo rzeczy próbowaliśmy obliczyć w JavaScriptie i tak dalej. W dzisiejszych czasach już jest ciężko, że tak powiem, uderzyć tą granicę JavaScriptową, bo no po prostu się JavaScript zrobił dosyć szybki. Natomiast największym gardłem takim wąskim się stały z kolei wypluwanie rzeczy na ekran albo, nie wiem, layoutowanie rzeczy na stronie. I tutaj też już trzeba troszkę więcej poczytać i spróbować zrozumieć, tak naprawdę super ważne jest zrozumienie, myślę, chyba każdemu frontendowcowi dobrze to zrobi, dowiedzenie się, jak przeglądarka, że tak powiem, wypluwa rzeczy na ekran, jak to wszystko tam zaczyna się jako dom, a kończy na ekranie jako, nie wiem, rysunek kota. I wtedy też ten panel pozwala pokazać, w którym momencie tego procesu jest problem i ewentualnie co możecie zrobić. Też tutaj są takie mniejsze albo większe podpowiedzi, co możecie zrobić, żeby to poprawić. Ale niestety ten panel dla mnie nie do końca zawsze jest czytelny i trzeba już jakąś wiedzę podstawową mieć, przynajmniej rozumieć, co to jest reflow, repainting, skąd to się bierze, i pomaga tylko wyłapać to, co już w teorii powinniśmy wiedzieć, siadając do tych narzędzi. Jasne. Tutaj, wiesz co, jest jakiś tam jeden link czy dwa, takie z DevToolsów w stylu, na przykład tutaj mi się teraz wyświetla, że mam za długą klatkę, jedną jakąś klatkę tam wyłapał, która jest za długa i jest link do artykułu o tym, co to jest junk i co może być objawami. Także jakieś tam podpowiedzi lekkie są, ale zgadzam się z tobą, że no dobrze wiedzieć przynajmniej, jak przeglądarka tak naprawdę działa, żeby tutaj to, że tak powiem, rozgryźć, co się dzieje. Ja pamiętam, że dla mnie odkrycie takiej strony, nie pamiętam, jak się nazywała, Junk Free? Coś takiego. To było niesamowite odkrycie. Nie kojarzę, to jest jakiś zestaw artykułów? Tak, to był po prostu zestaw artykułów, konkretnie dwóch albo trzech osób. No, spróbuję to znaleźć. Wiesz, co wyskoczyło mi? Junkfree.org. Widzę, że są właśnie... Widzę, że są i filmy, i artykuły. No i to jest właśnie to. To są ci deweloperzy, którzy, że tak powiem, wiedzą o problemie, starają się zwrócić reszcie uwagę na to, bo to też nie jest oczywiste. Często rzeczy dobrze, nawet rewelacyjnie działają na twoim, wiecie, komputerze, który masz dostosowany do gier i tak dalej, i który ma tam dużo RAM i dobrą kartę graficzną, natomiast no, to jest też takie zwrócenie uwagi, że na telefonach te rzeczy nie będą działały równie szybko i że warto zadbać o, że tak powiem, innych użytkowników tego waszego serwisu, który budujecie, czy strony. No, takie rzeczy wychodzą bardzo szybko. Jeszcze w zależności, jak szeroka jest lista device'ów, na które targetujemy naszą aplikację, jeżeli to są relatywnie tam, powiedzmy, high-endowe modele, to jeszcze jest jeszcze w miarę, ale jeżeli mamy wspierać, nie wiem, jakieś tablety z, tak powiem, z bardziej ekonomicznej półki cenowej, no to pewne rzeczy po prostu, które UI-owo są przepiękne, no nie opłaca się ich robić, bo albo się będą przycinać, albo jakby efekt końcowy całościowo nie będzie spełniał tego, co by sobie UX czy UI designer zaprojektował, to będzie świetnie działać na naszych maszynach deweloperskich, no bo będzie, a na maszynach, na które to testujemy czy tam targetujemy, to wielokrotnie widziałem te case'y, w których urządzenia typu
nie wiem, jakieś tablety Iconia czy inne podobne wymysły przyrodnicze wprost z Lidla czy z Biedronki, wybitnie nie działały i nie chciały działać. To już było szczególnie widoczne, tak jak mówiłeś, w animacjach 2D, kiedy trzeba było fizycznie podłączyć to urządzenie i przejść przez ten ból debugowania i stwierdzić do testera, tak, rzeczywiście to działa, jakby chciało, by nie mogło. No i wyłączaliśmy takie feature'y. To jeszcze relatywnie niedawno, bo rok temu pracowałem nad taką aplikacją i musieliśmy wyłączyć masę feature'ów, które wymyślili sobie UX-owcy, tylko i wyłącznie dlatego, że nie działały na wszystkich urządzeniach wybranych jako urządzenia referencyjne. Z bólem serca, ale no, trzeba było tak postąpić. Znaczy, my na Webie mamy trochę większy problem, no bo wiadomo, tam przeglądarka to kolejna warstwa abstrakcji i wszystko, i że tak powiem, dom nie był nigdy stworzony do tego, żeby coś w nim, nie wiem, animować, ani budować na nim aplikację. To się teraz trochę przekształca i wszystko idzie w dobrym kierunku, natomiast no, zajmie to trochę czasu, żeby to działało jakoś super wydajnie. Może się uda, tak jak z tym JavaScriptem, który de facto przestał być już bottleneckiem, żeby to wyprowadzić na prostą. Wszyscy myślę, że trzymamy za to kciuki. Natomiast to nie jest tak, że wiecie, ludzie, którzy budują natywne aplikacje, nie mają tych samych problemów, bo my w firmie mamy i iOS-owców, i Androidowców, i oni też, wiecie, też dla nich tam te takie listy scrollowalne, nieskończone, to też czasami jest problem. Też mówią o jakichś tam, przeklinają na jakieś konkretne urządzenia, jakieś Samsungi, że sam nie działa. Tak, słyszałem te przeklinania. Więc to, że tak powiem, spokojnie. W sensie my mamy fajne narzędzia przynajmniej w stosunku do nich, do wyszukiwania tych bottlenecków. Oczywiście trzeba się z tego, że tak jak ustaliliśmy, habilitować, ale jest to warte na pewno tego zachodu. A jakbyś miał zwrócić uwagę na jakieś elementy DevToolsów, które twoim zdaniem są zaniedbywane, a są warte uwagi i warto zwrócić uwagę. Wiesz co, no, ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy się zaczęli bawić tym timeline'em i zwracać uwagę na to, jaki jest performance ich aplikacji. To by, że tak powiem, poprawiło internet dla wszystkich nas. Natomiast no, to już wymaga pewnego wysiłku. Też teraz gorącym tematem jest HTTPS i to też byśmy chcieli, żeby chyba wszystkie strony były już na HTTPS-ie. Natomiast pojawił się taki pomocniczy panel, który się nazywa Security w DevToolsach, gdzie możecie sobie audytować swoją stronę. Czyli jeżeli jesteście akurat w fazie przejścia na HTTPS-a, co wszystkim polecam i co jest darmowe i wcale nie obciąża procesora waszego serwera, aż tam więcej niż chyba 1%, to ten panel jest wam w stanie podpowiedzieć i wyłapać wiele błędów, takich jak właśnie jakieś tam resource, które na stronie macie ciągle po HTTP. Jeżeli cała strona jest po HTTPS-ie, no to te resursy albo zostaną wyłączone, albo, no albo niestety będziecie mieć pękniętą kudeczkę, bo wszystko musi być na stronie po HTTPS-ie. I on pozwala wam, ten security panel, on jest dosyć nowy i ciągle tam jakieś bugi, chyba jeszcze wczoraj udało mi się buga wyłapać w nim i zgłosić. Ciągle jest rozwijany, ale jest bardzo, bardzo przyjemny i to też bym, no, wszystkim polecam zajrzenie tam, jeżeli akurat jesteście właśnie w tym momencie, kiedy chcecie się zainteresować HTTPS-em. Ach, i cała konsola, no tak. No, pewnie no, mógłbym sobie przypominać i o, nie wiem, o source'ach też bym mógł dużo opowiedzieć, ale sama konsola, no, to jest trochę więcej, że tak powiem, niż console log i console error. Ale jak sobie zobaczycie, wyszukacie coś takiego jak console API, albo command line API, to odkryjecie, że tych komend, które możecie wydać w tej konsoli, jest cała masa. Na przykład jak inspektujecie jakiś element na stronie, to potem możecie się z konsoli do niego odwołać przez $0. Ja właściwie używam tego cały czas. To jest super przydatne, bo na przykład zaznaczacie sobie jakiś element na stronie i potem przez $0 jakieś na nim robicie operacje albo w datasecie sprawdzacie, co tam jest jego i tak dalej. To jest rzecz, która w połączeniu z Angular Element i Scope'em używam najczęściej w całym... To potwierdzam. Piotrek deweloperskim świecie. Piotrek mi sprzedał ten myk. Zaje fajna sprawa. Nie potrzeba żadnego dodatkowego tula, a naprawdę wiele rzeczy potrafi ułatwić. Zgadza się. Jest też coś, co działa w drugą stronę, to znaczy jeżeli macie jakiś element na stronie, którego znacie, powiedzmy ID, ale nie wiecie, gdzie konkretnie jest, to możecie sobie go, powiedzmy, wyszukać standardowo
przez dokument get element by ID i wziąć to całość, ten element, który, że tak powiem, zostanie wam zwrócony w funkcję inspect i ona zrobi, ona wam go podświetli na stronie. O. Tak jakbyście wyinspektowali ten element. Także też strasznie fajne i tak naprawdę ta sama funkcjonalność $0, tylko w drugą, w przeciwną stronę. I takich haczyków jest cała masa. Tak samo, nie wiem, console log może być w pewnym momencie w dużej aplikacji tych console logów wypluwa ta aplikacja pewnie całą masę i ciężko już się potem w tym odnaleźć. Trzeba zacząć wyłączać albo, nie wiem, siedzieć pół godziny i analizować tego loga. A można też zrobić coś takiego, że wprowadzić kolory i to też nie jest jakieś szczególnie skomplikowane. Console loga można też, te logi można sobie elegancko kolorować. Jest tam chyba drugi czy trzeci parametr, w którym podajemy po prostu style, które chcemy nadać temu outputowi. Można wyświetlać dane tabularyczne w konsoli, no cała masa rzeczy i to często ułatwia czytelność tego outputu. To szczególnie polecam wszystkim tym, co widzą codziennie tysiące tych tysiące komunikatów z konsol loga na konsoli i mają problem się odnaleźć. Czyli tak naprawdę nam wszystkim trochę. Zgadza się. No bo nie da się ukryć, że breakpointy breakpointami, takie właśnie słówko debugger, słówkiem debugger, ale console log, console log to ciągle jest to w każdym języku. To jeszcze dwa pytania z mojej strony. Strzelaj. Pierwsze to źródła, z których można się czegoś więcej o DevToolsach nauczyć. Znasz jakieś? Sprzedałeś już tutaj kilka genialnych moim zdaniem patentów, dla mnie nowych w większości. Chcę więcej. No więc tak, no warto na pewno śledzić te osoby, które wspominałem na początku całego podcasta, czyli Paula Irisha, Adiego Osmaniego, Paula Luisa i wszystkie z nimi związane, J.K. Archibalda, no i wszystkie tam inne osoby związane tak naprawdę w tej otoczce, bo to jest, że tak powiem, taka grupa, która de facto w tych DevToolsach dużo siedzi. Część z nich często rozmawia o performance, część rozmawia, nie wiem, o budowaniu aplikacji w Polimerze, ale wszyscy jakoś tam się obracają czy ocierają od te DevToolsy i można je zawsze zobaczyć w akcji, w rękach, że tak powiem, profesjonalistów, więc to jest cenne. Jest Udacity, gdzie można, gdzie można cały kurs odbyć. Jest cała sekcja na... generalnie Google ma taką sekcję dla deweloperów, gdzie tłumaczą wiele różnych rzeczy swoich produktów. No i między innymi jest cała duża sekcja DevToolsowa, gdzie jest cała masa artykułów. Aha, jest jeszcze Umar Hansa, którego... Umar robi takie, nie wiem, pewnie część z was widziała gdzieś tam na Twitterze, jeżeli się pojawiacie, on robi z kolei takie gify, krótkie takie naprawdę, nie wiem, 15-sekundowe gify, które każdy gif przedstawia inny feature i on ma newsletter, w którym można się na te gify, że tak powiem, subskrybować i dostawać je tam raz w tygodniu, zdaje się. I to wiecie, to jest taki przyjemny sposób w stylu, otwieramy sobie tam maila i widzimy jakiś feature DevToolsów pokazany i to są zwykle takie feature, wiecie, wyszukane, które... niekoniecznie byśmy, no nie są oczywiste po prostu. A jak można kontrybuować do DevToolsów? Trudne to jest? To jest ciężkie pytanie, bo de facto, żeby zacząć coś robić, coś grzebać w DevToolsach, co też wszystkim polecam, jest dosyć prosto, bo jak otworzycie sobie DevToolsy w takim normalnym, zwykłym Chromie i je odczepicie, to znaczy tak, żeby były osobnym oknem, to możecie wewnątrz nich użyć znowu skrótu klawiszowego otwarcia DevToolsów i otwarzą wam się kolejne DevToolsy, za pomocą których możecie debugować te DevToolsy numer 1. Czyli taka incepcja, że z DevToolsów numer 2 możecie debugować DevToolsy numer 1. A jest to możliwe dzięki temu, że cały DevToolsy to jest tak naprawdę web aplikacja. Czyli znowu CSS, JavaScript, HTML, wszystko co znacie. I możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko śmiesznie działa, no bo to jest tak naprawdę bardzo dobrze napisana aplikacja, która działa płynnie i możecie zobaczyć, nie wiem, tam jak oni korzystają z Shadow DOMa i jak korzystają z Canvasa, do czego po prostu z CSS-a i HTML-a. Także to jest strasznie ciekawe i można sobie podejrzeć, że
Nie wiem, czasem się na przykład balną w jakieś czcionce albo coś jest lekko przesunięte i możecie stwierdzić, że wiem, jak to poprawić. I teraz się zaczyna tak naprawdę trudniejsza część, bo żeby kontrybuować do DevToolsów, one są niestety częścią Chroma. To nie jest osobna aplikacja. Znaczy, no są tego plusy i minusy, ale jest to w każdym razie część Chroma, więc trzeba sobie ściągnąć całe repozytorium Chroma, które waży tam wiele gigsów i generalnie już ten sam element jest dosyć skomplikowany. Całe szczęście nie trzeba kompilować Chroma, bo jak ostatnio to robiłem, to po prostu moja maszyna była w ogniu przez 2 godziny i dopiero potem wyskoczyła binarka. Natomiast nie trzeba tego robić, da się to obejść i potem, że tak powiem, się elegancko przygotowuje patcha, wysyła się go na serwer, prosi się kogoś o przejrzenie, na przykład Paula Irisha, on może tam jakiegoś dewelopera, który stricte pracuje nad DevToolsami, tam poprosić, że rzucił na to okiem. On rzuca na to okiem, daje wam, że tak powiem, zielone światło i to się wszystko tam automagicznie merdżuje. Jak żadnych testów przypadkiem nie rozwalicie, jak ja ostatnio, to po prostu się zmerdżuje i tada, jesteście, że tak powiem, kontrybutorami. Oczywiście możecie się też dopisać do tej listy tych 1000 osób, które coś nam przyłożyły palec do Chroma. Tam jest dużo takich potykaczy po drodze, natomiast ostatnio pisałem razem z chłopakami dokument, jak się do tego zabrać step by step, więc mamy cały dokument i ja tam też ze swoich doświadczeń opisałem, jak na przykład, jeżeli wam się zdarzy tam testy skopać, to jak je odpalić lokalnie, jak je przetestować i tak dalej. Wszystkie takie szczegóły staraliśmy się opisać w jednym dokumencie, więc to też możemy podlinkować. Jeżeli ktoś jest ciekawy, no to trzeba będzie zanurkować w ten dokument. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji o tobie? Ja właściwie w całym internecie, jako że jestem jedynym Konradem Dzwinelem w internecie, to wszędzie mam tą przyjemność sobie używać tego samego, no może nie nika, tylko de facto inicjałów i wszędzie de facto jestem Kat Dzwinel i to na GitHubie, i to na Twitterze, i na Stack Overflow. Właściwie. Jeżeli ktoś lubi wysyłać maile, to również katdzwinel@gmail.com. Więc tak, de facto tak nie można znaleźć na wszystkich możliwych portalach. Również na YouTubie jakieś tam mam kilka filmików, gdzie prezentuję swoje rozszerzenia, więc też można mnie poszukać. No i jeżeli ktoś ma jakieś właśnie, nie wiem, problemy z DevToolsami, albo chciałby kontrybuować, albo coś, jakiś pomysł na extension, albo jakąś pomoc z extensionami, no to też proszę się odzywajcie, bo często pomagam w takich rzeczach i to dla mnie zwykle jest 5 minut roboty, żeby kogoś naprowadzić na właściwą ścieżkę, a często, wiecie, ułatwia znacznie. Tak samo jakby ktoś chciał szczególnie właśnie kontrybuować do Chroma, czy do DevToolsów, to jakiś percoding online też służy pomocą. Możemy się na 30 minut sparować i ja mogę przeprowadzić przez proces. Tak, no i tyle. W takim razie zachęcamy do percodingu z Konradem. Zapraszam. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i pouczającą dyskusję. Dzięki ślicznie za zaproszenie i że pozwoliliście mi się wprosić. Wpraszaj. To jest najlepsze w podcaście. Wasz też zachęcamy do zgłaszania siebie do naszego podcastu. Jeżeli macie temat lub osoby, z którymi chcielibyście porozmawiać, jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie. Jeżeli podcast wam się spodobał, zachęcamy do podzielenia się rozmową z Konradem ze światem. A wszystkich was zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Just for Fun już niedługo. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia.